Szanowni Państwo, Rada Miasta przyznała poprzez swą komisję do spraw przyznawania medalu imienia Tomasza Rogali 5 medali. W związku z tym 4 medale, przepraszam, chciałbym zaprezentować osoby, które zostały tym medalem wyróżnione. Jest to pani Henryka Czyżan, pan Jerzy Pawłowski, pan Bernard Jarzębiński i chór imienia świętej Cecylii działający przy parafii świętej Trójcy w Kościerzynie. Chór świętej Cecylii działa przy parafii świętej Trójcy w Kościerzynie. Swoją genezę sięga okresu II Rzeczpospolitej, kiedy to w 1929 roku powstało Towarzystwo Śpiewacze Cecylia, skupiające muzykalnych mieszkańców naszego miasta. Założycielem chóru był pan Jan Sorożyński, organista w Kościele Świętej Trójcy. Już wtedy chór występował nie tylko na uroczystościach kościelnych, ale swoimi występami uświetniał także inne uroczystości organizowane dla mieszkańców naszego miasta. Najbardziej znanym i zasłużonym członkiem chóru, a następnie jego dyrygentem, był oczywiście Lubomir Szopiński. Dyrygował chórem w końcu lat 30., a następnie po zakończeniu II wojny światowej, po swoim powrocie z obozów koncentracyjnych w Sztutowie i Guzyn. Kilkuletni okres powojenny dla chóru świętej Cecylii związany jest przede wszystkim z osobą Lubomira Szopińskiego. To jego znaczący rozwój i pasmo wielu sukcesów. W 1993 roku do chwili obecnej dyrygentem chóru jest pan organista Leszek Borowicz. Wraz ze zmianami ustrojowymi w naszym kraju, które nastąpiły po 1989 roku, chór ma możliwość i okazję uświetniać swoim śpiewem nie tylko uroczystości kościelne, ale także uroczystości organizowane przez samorządy naszego miasta i społeczności lokalne. Chór świętej Cecylii, jego dyrygent, dobrze rozumieją rolę śpiewu i kultury muzycznej w życiu każdego człowieka. Łączenie śpiewu religijnego i działalności na niwie społecznej przez cały 80-letni okres istnienia chóru dobrze służy jego członkom, a także mieszkańcom naszego miasta. Pod wnioskiem podpisali się pani radna Bożena Sikora, pani radna Helena Piechowska, pan radny Józef Tocha, pan przewodniczący Andrzej Bierszewski i moja skromna osoba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz osoby wyróżnione medalem, a także dyrygenta chóru, pana Leszka Borowicza, na scenę celem odebrania medali. Panie Przewodniczący, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za zorganizowanie tak pięknej, uroczystej sesji. A wszystkim, których Pan Przewodniczący na początku pozdrowił, nisko się kłaniam i cieszę się, że mogę być dzisiaj razem z Wami. Oczywiście chcemy pogratulować. Pogratulować oznaczonym którzy zostali oznaczeni medalem Tomasza Rogali.
pani Cyżan, panu Pawłowskiemu, panu Jarzebińskiemu. To są chwile, kiedy rządzący tym miastem, kiedy społeczeństwo, my obecni, zatrzymujemy się na chwilę nad waszymi dokonaniami, nad waszym życiem, nad tym, co pozostawiliście tu, w tym naszym pięknym mieście. Słowa wypowiadam nie tylko jako proboszcz i kustosz sanktuarium, ale także jako honorowy obywatel tego miasta, wyrażając swoją radość z takich właśnie obywateli, którzy tworzą tę piękną wspólnotę miejską. Ale chciałbym w sposób szczególny dzisiaj, nie mniejszy, nie większy, ale szczególny, skierować słowa swoich gratulacji do naszego chóru parafialnego świętej Cecylii przy parafii świętej Trójcy w Kościerzynie. Te gratulacje składam i na ręce pana prezesa, pana dyrygenta i wszystkich was, kochani członkowie tego chóru. Szanowni Państwo, też to, że na tej wyjątkowej sesji spotykają się też osoby, które Rada Miasta zdecydowała się nagrodzić swoim znaczącym wyróżnieniem. I tutaj znaczące osoby, kolega Jerzy, pani Henryka, Bernard Jarzębiński jako wzór kościerskiego biznesu, mówię to z pełnym przekonaniem, ale też chór świętej Cecylii, który swoją historią sięga czasów, kiedy kształtowały się podstawy II Rzeczypospolitej, podstawy polskiej państwowości, którego historia sięga właśnie w okres międzywojenny, w trudne czasy. Szanowni Państwo, dzisiaj sięgamy wstecz po to, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wierna za lat tysiąc ona spojrzała.
przejść na lata Świętej Trójcy. Na początku tego spotkania chciałbym najpierw bardzo gorąco i serdecznie pogratulować chórowi odznaczenia, które dzisiaj otrzymał z rąk władz naszego miasta za zasługi dla miasta medal Tomasza Rogana. Serdecznie gratulujemy, ponieważ ten chór był jakby jednym z pierwszych, albo pierwszy w okresie międzywojennym, od którego tak wiele się zaczynało i wiele innych chórów i zespołów wzięło swój początek. Gorąco i serdecznie gratulujemy. Thank you.
Najpierw na ręce pana dyrygenta przekazujemy ten bukiet kwiatów, który jest dla was wszystkich. Może symbolicznie. Przede wszystkim zdrowia, powodzenia w życiu osobistym, zawodowym
duchowym rozsławiania Paradii Świętej Trójcy, rozsławiania imienia Bożego, wszystkiego najlepszego. Z okazji 80. rocznicy powołania do życia chóru świętej Cecylii przy Paradii Świętej Trójcy w Kościerzynie najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i siły w tworzeniu tak szlachetnego dzieła, jakim jest śpiew churalny na chwałę Boga i radości chrześcijan, a przede wszystkim ku pokrzepieniu serc naszych. Życzymy Wam szczęścia, radości, uśmiechu, samych przyjemnych i spokojnych dni Panu Dyrygentowi oraz członkom Chóru Świętej Cecylii od zarządu dyrygenta oraz członków Chóru Mieszanego Parafii Urodzenia Pańskiego w Kościerzynie. Takich dostojnych jubileuszy jeszcze więcej. Panie naszym Panu, jak również drodzy bliźni Wam, składamy w Rózniknusza wraz z księdzem proboszczem, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji takiej różnicy błogosławieństwa Bożego oraz dalszych sukcesów w dalszej pracy i wytrwałości. Jedynie takie drogi są ważne, które prowadzą do Boga. W chórze jest to dobre, że jedynie takie utwory, które śpiewa się na chwałę Bożą. I tym bardziej rozczula ten repertuar, który dzisiaj usłyszeliśmy. Pokładam w Panu ufność swą. Czcigodny księże prałacie, Stoszu. Czcigodni księża, na czele z księdzem kanonikiem, referentem rejonu kościelskiego. Dzisiaj przepiękna uroczystość. Przed południem i po południu cały dzień przeżywany w Kościerzynie jako wielka uroczystość wdzięczności Panu Bogu za działalność chóru świętej Cecylii tu w Kościerzynie. Dzisiaj jakby o tej godzinie ostatni, wieńczący punkt wypełnionego jubileuszowego dnia. Eucharystia, dziękczynienie Panu Bogu. Chcemy w tym dziękczynieniu przy świętej wyrazić wszelkie nasze porywy serca, wszelkie oznaki wdzięczności, wspomnień. Wszystko złożyć na patelnię dla Pana Boga. Jubileusz, drodzy siostry i bracia, jest, myślę, znakomitą okazją, aby się zatrzymać nad upływającym czasem i zobaczyć, ile udało się już zrobić. Pewnie dla niektórych to szmat czasu. W kościele jest młodzież przygotowująca się do wierzchowania, która nawet pewnie, czy której trudno nawet sobie wyobrazić 80 lat, jaki to wielki kawał czasu. Albo wyobrazić sobie, że jeden z chórzystów śpiewał w tym chórze 64 lata. Chcemy dzisiaj zobaczyć w tej perspektywie mijającego czasu dla każdego z nas, ile udało się w tej kwestii zrobić. A w przypadku chóru to pewnie wiele wydarzeń, które w historii wspominamy. Chór zawsze przygotowany z przemyślanym repertuarem, który sięgał zawsze po ambitną utworę. Przez tyle lat i dziś tak było. To zasługa na przestrzeni wielu lat ludzi, dla których siostry i bracia, śpiew i muzyka była formą wypowiedzi, deklaracją tego, co w duszy i sercu.
grali. Ojciec Święty, sługa Boży Jan Paweł II, tak mówił do chórzystów. Pozwólcie, że te słowa do was skieruję, jak on kierował do innej grupy, ale też związane ze śpiewem chóralnym. Każdy chórzysta, pisał Ojciec Święty, jest posłany do świata, aby pokazywać przez piękno muzyki, że wiara, nadzieja i miłość są wartościami, na które musimy się w życiu zdecydować. Te wartości mamy wnosić do naszych smutnych, szarych wspólnot. Tak, siostry, bracie, tak sprawia i tak działa muzyka, że przynosi te wartości, które są dzisiaj na liście deficytowej we współczesnym świecie. To przez waszą posługę i waszą postawę, chór, te wartości znów mają powrócić do nas, do naszych wspólnot, do naszych rodzin. Dzisiaj, słuchając Ewangelii, nie chcemy postępować jak faryzeusze, którzy nakładali zadania, których sami nie chcieli podejmować. Bo łatwo jest oceniać, wytykać złe rzeczy u innych. Chrystus pragnie, abyśmy inaczej postępowali, abyśmy byli inni, aby osąd drugiego człowieka zostawić Bogu, a sami skupili się na pracy nad sobą, aby nasze postępowania dawało dobry przykład, abyśmy byli świadkami miłości, dobroci, sprawiedliwości, nadziei, abyśmy to wnosili do świata.